Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Przyznam, że w ogóle neuronauka tak naprawdę rozkwita w przeciągu ostatnich 50-60 lat, bo jeszcze na początku lat XX wieku, jeszcze lata 20, ale w ogóle w XX wieku tak naprawdę zaczęto gdzieś tam coś rozkminiać i łączyć kropki, że nie do końca jest tak, jak powiedział skądinąd wybitny neuroanatom Ramon Santiago y Cajal, który badał neurony, który zajmował się w ogóle po prostu morfologią neuronów, też je rysował, opisywał. Zawdzięczamy mu ogrom fantastycznych doniesień. Natomiast on był bardzo mocno ugruntowany w swoim stwierdzeniu, że wszystko, co się w mózgu rodzi, gdzieś tam funkcjonuje i umiera, to jest jakby koniec, kropka, już nic się nie wydarzy, wszystko, jest, co zostało ukształtowane, jakby kończy się i jakby mózg się starzeje i degeneruje. No i jakby jasne, jest tak, że my się starzejemy, degenerujemy, to też jest absolutnie elementarny proces życia, biologii, ewolucji. Uważam, że i też mam duży ukłon jakby w tą stronę, nie jestem kompletnie za sztucznym. Znaczy, to też jest temat bardzo, etyka tu by wchodziła, no bo same ingerencje medyczne, operacje też możemy mówić, że to jest sztuczne wydłużanie życia. Natomiast mam jakąś taki wielki szacunek do fizjologicznego starzenia się, do odpuszczenia tego, że jest to proces życia, jakby przechodzenia materii. Myślę, że to też trochę wiąże się gdzieś tam z buddyjskimi podejściami, ale chodzi mi o to, że wszystko się starzeje i nasze organy również. I neuroplastyczność nie neguje tego, że my się starzejemy, że mózg degeneruje, że neurony umierają, ale mówi o tym, że jesteśmy w stanie po pierwsze tworzyć nowe sieci połączeń pomiędzy neuronami, czyli to nie jest tak, że jeżeli coś gdzieś tam w naszym mózgu zostało utrwalone, czegoś się nauczyliśmy, to już nie możemy tego zmienić, po pierwsze. Po drugie, nie jest też tak, że mózg tylko kiedy jest młody, kiedy jest mały, może się kształtować i może uczyć się nowych rzeczy. To też wiemy już dzisiaj, że tak nie jest. No i z neuroplastycznością absolutnie nierozerwalnie złączone jest zjawisko neurogenezy, czyli po prostu, jak sama nazwa mówi, genezy tworzenia nowych neuronów. W biologii mówimy na to de novo, czyli jakby totalnie od początku, że nawet nie chodzi o regenerację neuronów, tylko to, że rzeczywiście w dorosłym mózgu, w mózgu moim, twoim, osób po 30, osób starszych, nawet w mózgu, no nawet osób po 50, 60, jeśli są odpalone, powiedzmy, pewne właśnie dbałość w życiu o to, żeby ta neurogeneza mogła zachodzić, to dzisiaj wiemy, że te neurony się tworzą. Bo tak naprawdę, gdybyśmy mieli się zastanowić i gdyby tak nie było, no to wszelkiego rodzaju urazy głowy, też choroby neurozwyrodnieniowe, udar, jakiś uraz taki typowo fizyczny, no różnego rodzaju wylewy, tak niedokrwienny czy wylew z... czy właśnie udar niedokrwienny, czy wylew krwi do mózgu, no już różnego rodzaju patologie, powodowałyby to, że no my nie jesteśmy w stanie się regenerować, a dzisiaj wiemy. I tutaj chciałabym podkreślić, bo jest to wielka rzecz, że to właśnie między innymi dzięki polskiemu badaczowi, który z tego co pamiętam, jeśli się pomylę, to z góry przepraszam, ale tak z głowy, wydaje mi się, że to był 45 rok, Jerzy Konorski, nasz polski neuronaukowiec, badacz, zdefiniował, podkreślił jakby fakt, że neurony tworzą się, że jakby nie jest to zamknięty proces, podważył tym samym jakby rozważania właśnie Cajala, który powiedział, że wszystko jest skończone, zamknięte i nic się nie wydarzy. Oczywiście grono i tutaj szeregi naukowców były bardzo sceptycznie nastawione do tego, co powiedział Konorski. Musiało minąć troszkę czasu i wydaje mi się, że to była końcówka lat 60., kiedy naukowcy, badając tak zwane lezje, czyli uszkodzenia hipokampa, struktury odpowiedzialnej za pamięć. Jak ktoś pamięta nasz odcinek o chorobie Alzheimera, odsyłam. Tam był zdominowany przez hipokamp. To właśnie zauważono, że uszkodzenia hipokampa u osób jakby w wyniku właśnie tam zmian neurologicznych są w stanie się regenerować, rearanżować i też powstają nowe neurony. I wtedy jakby boom. I zobaczcie, zwróćcie uwagę, że to jest, tak jak mówię, końcówka lat 60., 69. rok. To jest ultra nowe, tak naprawdę ultra nowa wiadomość. W sensie, że to nie są jakieś bardzo stare dane naukowe, tylko stosunkowo od niedawna to wiemy. Czyli rzeczywiście
nie jest tak, że to wszystko jest ukształtowane i dlatego tym bardziej, mam wrażenie, powinniśmy się tym zainteresować, bo możemy wpłynąć na różnym poziomie na nasz mózg. I tutaj, tak jak mówię, kwestie regeneracyjne, kwestie uczenia się nowych rzeczy, konsolidowania pewnych kwestii, żeby móc zwiększyć, jak to ładnie mówimy, ten performance mózgowy, ale też, żeby wpłynąć na pewnego rodzaju nawyki, czy też, żeby zrozumieć, jak kształtują, budują się uzależnienia. Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.